Jak podaje portal Elubań, do tej pory informacje o podłożonych ładunkach wybuchowych dotarły do szkół w Lubomierzu, Mirsku, Bolesławcu, Złotoryi i Lubaniu. W Lubaniu przed godziną siódmą służby zostały wezwane także do zespołu szkół ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza. W mailu autor wiadomości informował o ładunkach podłożonych w sekretariacie, szatniach i toaletach. Po sprawdzeniu budynku podjęto decyzję, że egzaminy maturalne odbędą się normalnie. W ciągu dwóch dni matur do szkół w całym kraju dotarło prawie 800 maili informujących o możliwym zamachu. Wszystkie alarmy do tej pory okazały się fałszywe. Egzamin maturalny, pomimo zakrojonej na szeroką skalę próby zaburzenia jego przeprowadzenia, odbywa się z jednym wyjątkiem we wszystkich szkołach, poinformował w komunikacie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Policja przypomina, że kto wiedząc, że zagrożenie nie Istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Oprócz odpowiedzialności karnej, takie osoby muszą się liczyć także m.in. z możliwością obciążenia kosztami przeprowadzonej akcji.